jest. Żałosne jest to, że ludzie wierzą w pierdoły. Bez ofiary nie ma wiary. Pierdolę, to zapowiedzenie w ogóle, kurwa. Kiedyś by mnie spalili na stosie. Za moje poglądy. Ci cali krzyżowcy, wszyscy ci dziwni, którzy mówią, że ty jesteś dziwny. Tylko i wyłącznie dlatego, że im odjebało na punkcie religii. To słabe jest. Bez ofiary nie ma wiary, rozumiesz to? Jeden z drugim? Czy tam jedna z drugą? Bez ofiary nie ma wiary. Się wyrywają ten hajs tam emerytom biednym. Weź temu co ma. Zabierz i permanentnie mu zabieraj. Naucz się żyć. A nie się dorabiasz na krzywdzie ludzkiej. Drogi Tadziu. Tadziu, dawaj na fejmę MMA. Dawaj, tatka ryzyka na fejmę MMA. Free fight, kurwa. Ninja. Ninja. Krajowy ninja. No co zrobić, jak się zrobić? A słyszeliście to, że można się przebadać normalnie nie wychodząc z domu na koronawirusa. No, bardzo proste. Trzeba wziąć, pobrać próbkę kału i wysłać na adres PiSu. Podobno, że nie wiem, tak widziałem taki żart gdzieś tam, ktoś napisał. No to tak trochę śmiesznego w nieśmiesznym. A poza tym wszystkim dobrym radom, co tak naprawdę mnie nie znają, to co, no wariacie, no co ty. Kiedyś jak byłem mały, to mama mi mówiła, żebym wyjmował łyżkę, bo sobie oko wydłubię. Zobacz, do tej pory piję z łyżką, nigdy nie wyjmuję łyżki, jak piję herbatę, oko całe. Wiesz tam, nie martw się o moje oko. I w ogóle o moje życie, bo przecież to nie urodziłeś się za mnie i za mnie nie umrzesz jeden z drugim. Więc na nic te rady, albo co do dziewcząt, które wybieram, że przecież ja to wybieram pod kątem swoich upodobań, tak? Lubię małolatki, kiedyś lubię starsze dziewczyny, a to się wszystko zmienia z wiekiem. No, ja nie wiem, no ja na przykład staram się dbać o siebie i to, że lubię pójść w balet, to nie znaczy, że nie uprawiam sportu. Sport jest ze mną od dziecka. Tak jak balet. Ale nauczyłem się to łączyć ze sobą w zgodzie. Jak widać, nie szkodzi mi. Ja wiem, że panowie niektórzy w moim wieku niekoniecznie dobrze wyglądają, ale to nie wyżywajcie się na mnie. To, że wy nie możecie mieć młodszych partnerów, to nie wymagajcie ode mnie, żebym miał starsze. Proszę zadbać o kondycję, tężyznę, brzuszek zrównać z klatką piersiową, albo nawet żeby był poniżej poziomu. Jak włoski osiwiały, to proszę sobie zafarbować. Są sposoby. Niektórzy farbują. No. Ostrzykiwanka, nie ostrzykiwanka. Jest tyle metod różnych. No, ode mnie się proszę odczepić. No. Ojejku. Trudny okres dla wszystkich. Z widocznego okiem. Ja tak żyję całe życie i mi to nie przeszkadza. Jestem szczęśliwy. To jest na
w desenie tych takich. Ostatnio wyszedłem z kolegą z Mennicy, wychodzimy, przechodzimy około takiej znanej restauracji i menele tam sobie siedzą, piją winko. No i on mówi, te, mówi, kurwa, trzy razy dziennie w Biedronce, zawsze pod samą, zawsze. Mówi, jak oni żyją? Ja mówię, ja co, nie, co, jakiś lepszy jesteś, czy o co chodzi, bo nie rozumiem. Mówi, nie no, nie, nie, absolutnie, tylko mówi, zobacz, jak, no podły co z dzisiaj ich tych meneli. Ja mówię, ty wariacie, powiem ci tak, no zdrowi są, jak widać, zdrowi. Ręce ma, nogi ma, głowę też ma chyba. I mógłby pójść do pracy, mógłby robić coś, nie wiem. I najwidoczniej jest szczęśliwy w tym swoim życiu. To nie zmienia jego na siłę i nie wpierdala mu się w życie. No, to jest jego życie, to jest jego wybór. Nie robi ci żadnej krzywdy przy okazji. Co się to obchodzi, że on tam te wina trzy razy dziennie pije i sobie mieszka tam w przybudówce. To jest tam, to była taka stara kamienica. On mówi, no w sumie masz rację, bo to, no tak, no, no co go to obchodzi, jak żyją inni ludzie, no. Bierz przykład z lepszych, szanuj słabszych. Nie wiem, no. To proste jest. Dla mnie przynajmniej. Więc tak jak tej łyżki nie wyjmuję do dzisiaj, tak do końca swoich dni nie zmienię się dla czyjegoś widzimisię. I będę żył cały czas tak, jak żyję, na skraju, balansując. A to ja balansuję, to nie ty pójdziesz gdzieś tam za mnie, albo coś tam będziesz musiał zrobić, bo konsekwencje tego będą wymagały. To przecież wszystko jest na moich barkach i jestem świadomy tego. No i wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Ja idę spać.